Dzień dobry, witam Was na kanale Forma na Życie. Ja nazywam się Daria Łukowska, a tutaj mówimy dużo o zdrowiu, o zdrowym podejściu do zdrowego odżywiania, jak i obalamy wiele zdrowotnych i dietetycznych mitów. To jest druga część Q&A. Pierwszą zobaczysz sobie, jak klikniesz tutaj. Od razu ostrzegam, że w pierwszej niestety, i za co bardzo przepraszam, nie do końca dobrze działał dźwięk, to znaczy słychać, ale jeżeli słuchacie na dwóch słuchawkach, ponieważ jedna strona średnio działa. Mam nadzieję, że tym razem będzie słychać z obu głośników, z obu słuchawek. I żeby się przedurać, lecimy z kolejnymi pytaniami. Jak radzić sobie z ciągłym zmęczeniem po COVID-zie? W sumie na ten temat cały odcinek nazywa się Powikłania po COVID-19. Jak sobie klikniecie tutaj, to też przejdziecie do tego odcinka. Natomiast w skrócie, najważniejsze to wykonać sobie badania kontrolne po przejściu COVID-19. Oczywiście jakiś czas po, bo nie robimy sobie nigdy badań bezpośrednio po infekcji, po chorobie. No i przede wszystkim sprawdźcie koniecznie poziom ferytyny, bo to gospodarka żelazowa jest najczęściej zaburzona właśnie po przejściu ciężkich infekcji. W tym kontekście tutaj po COVID-19 bardzo dużo osób ma problem z niskim poziomem ferytyny. Generalnie warto wykonać sobie pakiet badań kontrolnych. Niestety niedobory, które mogą wystąpić właśnie po przejściu ciężkiej infekcji, mogą powodować chociażby tak zwany brain fog, czyli problemy z myśleniem. Oczywiście raz to może to się dziać na skutek po prostu trwałych uszkodzeń poinfekcyjnych, ale bardzo często jest to skutek właśnie niedoborów witamin z grupy B. W tym kontekście też, tak jak powiedziałam, warto sprawdzić żelazo, warto sprawdzić gospodarkę cukrową, insulinową i koniecznie wykonać badanie glukozy, insuliny, chociażby na czczo. Oraz oczywiście warto sprawdzić markery stanów zapalnych. Więcej o tym wszystkim mówię w odcinku, do którego Was odsyłam. Zostawię też w opisie do tego filmu wszystkie odcinki, na które będę się tutaj w tym powoływać. Generalnie przewlekłe zmęczenie, już nie po infekcji, ale generalnie bardzo często dotyczy niedożywienia jakościowego, tak zwanego właśnie niedoborów, też niedożywienia pod kątem tego, że jemy za mało kalorii, przez co mamy mało energii, niewystarczająco się regenerujemy, bo za dużo trenujemy, no i oczywiście za mało śpimy. Jak wiecie, wydałam niedawno książkę, która jest dostępna w każdym Empiku stacjonarnie czy też online. Zachęcam Was do kupienia książki Jak spać, żeby się wyspać. Fakt jest taki, że sen jest priorytetem, jeżeli chodzi o kwestię regeneracji. Każdej regeneracji. Jeżeli chorujemy, potrzebujemy więcej snu. Jest to normalne, bo organizm potrzebuje więcej czasu na procesy naprawcze. Te wszystkie rzeczy, które właśnie wymieniłam, mają znaczenie dla regeneracji ogółem, mają znaczenie dla dochodzenia do siebie po różnego rodzaju infekcjach oraz mają znaczenie w kontekście oczywiście przewlekłego zmęczenia, gdzie również ma znaczenie często niestety nadmiar stresu. Jeżeli chodzimy zwinnie na przykład do pracy, której nie cierpimy, gdzie mamy toksycznego szefa czy pracowników innych, z którymi się za bardzo nie lubimy, czy w domu mamy nieciekawą sytuację, to jest to normalne, że przewlekły poziom stresu wpływa na przewlekłe zmęczenie. I bez eliminacji tego czynnika, te wszystkie inne, które wcześniej wymieniłam, no będą tylko jakoś tam nas podtrzymywały, ale musimy pamiętać, że ten stres, to co się dzieje w naszej głowie, ma gigantyczne znaczenie też dla naszego obciążenia i dla naszego samopoczucia fizycznego. Warto zrobić wszystko też, żeby tych stresorów, które powodują stres przewlekły, się pozbyć, albo chociaż nauczyć się z nimi żyć w taki sposób, żeby na nas tak nie wpływały. To oczywiście kłania się wizyta u psychoterapeuty, praca nad sobą, medytacja czy inna forma wyciszania. Świetnie się to sprawdzi. A propos przewlekłego zmęczenia, kolejne pytanie również tego poniekąd dotyczy. Cześć, na keto od czerwca 2021. Cholesterol skoczył do ponad 400, brak siły i przewlekłe zmęczenie, raczej bez deficytu kalorycznego. Dodam, że tłuszcze w diecie to raczej oliwa, olej lniany, ryby, jaja i sporo warzyw. Oczywiście mięso również jem, ale z uwagi na wysoki cholesterol staram się ograniczać. Najwyraźniej coś nie gra. Dobrze mi na tej diecie, bo w końcu czuję się najedzona, mimo że dużo słucham i czytam, aby nie bać się wysokiego cholesterolu, to jednak pojawia się niepokój. Zacznijmy od tego, że zakładam, że nie masz problemów genetycznych, rodzinnych z cholesterolem, bo piszesz tutaj, że ten cholesterol skoczył dopiero po zmianie diety. Czy to było bezpośrednio po? Jest to zdecydowanie dla mnie bardzo ważna informacja. Nie mam żadnej informacji,
czy chorujesz na coś dodatkowo. Podwyższony cholesterol łącznie z brakiem siły i przewlekłym zmęczeniem często jest na przykład informacją o tym, że coś się dzieje w kontekście zapalnym w organizmie. Bardzo często podwyższony cholesterol i brak sił towarzyszy stanom zapalnym tarczycy, w tym choroby Hashimoto. Bardzo często, kiedy coś do mnie trafia i widzę bardzo wysoki poziom cholesterolu i bardzo niski poziom ferrytyny, zazwyczaj sugeruję, że warto by było zrobić USG tarczycy, sprawdzić, czy nie ma tych przeciwciał. Często się niestety zdarza, że coś tutaj się dzieje. Oczywiście to jest tylko jedna z możliwości, ja nie jestem lekarzem, więc sugeruję i z wynikami odsyłam zawsze do lekarza, absolutnie tutaj nie chcę wchodzić w kompetencje, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale jeżeli jest brak siły i przewlekłe zmęczenie, koniecznie trzeba wykonać badania krwi. Pytanie, czy to jest kwestia tylko tego cholesterolu? Być może po prostu odpowiedź jest banalna, czyli masz dużo aktywności, nie dostarczasz węglowodanów i odczuwasz przewlekłe zmęczenie. Ja bym tutaj szukała innej przyczyny tego cholesterolu niż stricte oliwa, ryby, jajka w diecie, bo zakładam, że jeszcze dużo warzyw, więc ta dieta brzmi świadomie. Nie sądzę, żeby to ona bezpośrednio była przyczyną tego wysokiego cholesterolu i przewlekłego zmęczenia, ale nie mam o tobie więcej danych. Równie dobrze może to być na skutek najbardziej diety. Podsumowując, zdecydowanie polecam rozszerzyć diagnostykę i przejrzeć się, czy twoja dieta zdecydowanie odpowiada twojemu stylowi życia, bo to, że u jednych keto się sprawdzi, u drugich totalnie nie. Kolejne, chyba już ostatnie pytanie z cyklu regeneracja. Czy mam jakiś filmik stricte, jak zadbać o regenerację organizmu? To zależy znowu, o jakiej regeneracji mówimy. Jeżeli chodzi o taką regenerację pochorobową, no to już o niej wspomniałam. Jeżeli chodzi o regenerację potreningową, no to tutaj jak zwykle podstawy będą ponownie bardzo ważne, czyli dostarczenie odpowiedniej ilości kalorii i odpowiednia, wystarczająca długość i jakość snu. I na temat generalnie diety dla osoby aktywnej fizycznie oraz właśnie regeneracji znajdziecie dużo informacji w mojej rozmowie z Tadeuszem Sowińskim, którą bardzo polecam, bo jest to ogrom wiedzy, można tylko siedzieć i po prostu robić cały czas notatki. I ponownie zostawiam oczywiście tutaj link, zajrzyjcie sobie do tej rozmowy i tam na pewno dla osób, które są aktywne fizycznie, niekoniecznie dla sportowców zawodowych, ale bardziej dla tak zwanych ambitnych amatorów, którzy trenują sporo, prowadzą aktywny tryb życia, tam znajdziecie bardzo dużo takich informacji. Może coś o tym, jak zadbać o długowieczność, co ją wspiera, czego unikać, jakie nawyki będą w tym kontekście przydatne. Ktoś odpisał, że był o tym u mnie odcinek i jak najbardziej odcinek taki u mnie jest na kanale. Jeżeli chodzi o tą długowieczność, wiecie, tutaj niby wiemy sporo, ale z drugiej strony dalej to jest sporo korelacji, mimo że mówi się o tak zwanych niebieskich strefach, o których właśnie między innymi mam odcinek. Szukamy wspólnych mianowników u tych długowiecznych społeczności. No i wydaje się, że mamy jakieś podejrzenia, no ale oczywiście to wiele będzie zależało od tego przede wszystkim, w jakich rejonach żyjemy. No, najważniejszych czynników, które wydają się być wspólne dla społeczności długowiecznych, to jest oczywiście między innymi ciągłe bycie w ruchu, ale to nie oznacza przetrenowywanie się, dążenie cały czas do pokonywania swoich maksów, do bicia rekordów na siłowni czy podczas ultramaratonów, ale po prostu bycie w ruchu, czyli tak zwany NET, czyli Non-Exercise Activity Thermogenesis. Skreślamy tak bycie w ruchu w ciągu dnia, czyli to, że ja wejdę po schodach, to, że ja pójdę do sklepu zamiast jechać samochodem, to, że ja chodzę po pokoju, kiedy rozmawiam przez telefon i tak dalej. To jest to takie spacerowanie, to jest właśnie to, o czym mówimy, żeby podopieczni, którzy chcą poprawić się jakość zdrowia, czy redukować masę ciała, żeby po prostu zaczęli chodzić, zaczęli się więcej ruszać. Nie jest to też same z przetrenowywaniem się na siłowni, czy na chodzeniem na crossfit o 21, kiedy już powinniśmy się wyciszać, więc musimy o tym to rozgraniczyć, ale bycie w ruchu dla wielu społeczności długowiecznych, tych zwanych stulatków, to właśnie jest chociażby praca też w ruchu. No, te osoby często nie pracują w korporacjach, umówmy się, to bardzo często są osoby, które mają inny sposób pracy, bo to są inne tereny, mniej takie przemysłowe. Te osoby zazwyczaj też mieszkają dookoła terenów zielonych, co ma też gigantyczne znaczenie, jakość powietrza. To wszystko zdecydowanie wpływa na ich długość bycia w zdrowiu. Światło mnie tak podświetla, że wygląda, jakbym była w więzieniu. Po prostu jestem na parterze i mam kraty w oknie, jak coś. Tak naprawdę zamknęli mnie za to, że mówię, że mięso jest zdrowe. Kolejny bardzo ważny czynnik, o którym się mówi w kontekście długowieczności, to jest posiadanie tak zwanego celu, czyli tak zwanego ikigai, chociażby w Japonii używa się takiego określenia. Coś, co powoduje, że chętnie wstajemy z łóżka. Coś, co powoduje, że wpadamy w tak zwany stan flow, gdzie nic i nikt się nie liczy, tylko jesteśmy my i nasza
pasja, nasz cel, cokolwiek to jest. Jestem przekonana, że część z Was, większość być może, ja sama chociażby tak subiektywnie dobrze wiem, że jak miałam okresy w życiu, kiedy nie miałam swojego celu, czegoś, do czego chcę dążyć, to trudniej jest tak żyć z dnia na dzień, nie wiedząc w zasadzie, co chcę. Kolejna kwestia to jest to poczucie przynależności, które też często łączy społeczności właśnie stulatków. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że posiadanie grupy, w której się czujemy dobrze, chociażby jak chodzimy na zajęcia jakieś popołudniowe, do stałej grupy, z którą mamy też wspólny cel, to jest niesamowite, jak to robi dobrze na głowę. Jest to coś, czego nie doceniamy, zwłaszcza w erze ekranów. Wolimy teraz zrobić wszystko online, już pomijając możliwości pracy online oczywiście, ale wiele sytuacji, które kiedyś można było robić na żywo, iść, zrobić to w grupie, teraz wybieramy zazwyczaj bycie samemu online, wiecie, jedzenie nawet możemy sobie zamówić do domu, film obejrzeć na Netflixie, kina upadają. Generalnie musimy dużo bardziej niż kiedyś się wysilić, żeby spotkać ludzi i spędzić z nimi czas. Relacje z ludźmi to niesamowicie ważna sprawa. Co więcej, ja tak sobie obserwuję i to jest taka już totalna rozkmina, o której być może się nie powinno rozmawiać publicznie, ale co mi tam, że większość z nas teraz deklaruje się jako introwertycy, czyli większość z nas wydaje się, że jak patrzymy na te memy w internecie, to udostępniamy się, o ja jako introwertyk mam tak. Tylko że okazuje się, że prawie każdy teraz z nas tak ma. Takie poczucie bycia introwertykiem, duże lęki społeczne, żeby gdzieś zadzwonić, żeby gdzieś iść osobiście. Wolimy po prostu zrobić coś przez klikanie. Oczywiście kiedyś mówiłeś o tym podziale, chociaż z tego co słyszałam, ten podział na introwertyków i ekstrawertyków nie jest do końca sensowny. Natomiast to jest taka moja luźna rozkmina. Chyba kiedyś muszę zaprosić kogoś, jakiegoś psychoterapeuta, właśnie psychologa, żeby na ten temat porozmawiać, bo widzę, jak wiele osób o tym mówi. W zasadzie nie wiem, czy spotkałam ostatnio osobę, która by się nie utożsamiała z tymi wszystkimi obrazkami o introwertykach i lękach społecznych. A moim zdaniem, jakby nie jestem tutaj żadnym naukowcem, ale wydaje mi się, że właśnie ten nasz styl życia, w związku z którym, czy przymusowo, czy już nie przymusowo, po prostu jesteśmy często w domach sami z byciem online, przez to łatwiej nam jest komunikować się pisząc, niż rozmawiając, czy patrząc się komuś twarzą w twarz, ale jeżeli wyjdziemy na takie zajęcia, na zewnątrz chociażby, spotykamy się z tą grupą. Na początku jest dziwnie, bo hej, dawno nie byłam w grupie tylu ludzi i nie patrzyłam im prosto w oczy na przykład, czy nie patrzyłem, a potem się okazuje, że po godzinie, dwóch, trzech spędzonych z taką grupą nie chcę wam się nawet włączać z telefonu, bo wiecie jak cudowny jest właśnie kontakt z drugim człowiekiem twarzą w twarz. I mam nawet taki odcinek na kanale, też postaram się go wam tu podlinkować a propos izolacji społecznej, bo często uważamy, że to jest nasz wybór, że my tak wolimy. Tylko że ja mam wrażenie, że to jest jednak wtórne, a nie pierwotne. Bo niejednokrotnie widziałam, jak się to zmienia ludziom, kiedy mimo wszystko odważą się, czy przypadkiem trafią do grupy ludzi tak na żywo. W ogóle strasznie ciekawy temat i myślę, że warto by było jeszcze o nim więcej mówić. Ciekawa jestem Waszej opinii na ten temat. Jeżeli macie taką rozkminę, luźną rozkminę, ja nie oczekuję tutaj danych, bo ja tylko mówię tutaj w tym momencie o mojej analizie, to dajcie znać w komentarzu, chętnie sobie to poczytam. Twoje top 5 książek o zdrowiu, życiu, czy co tam, cokolwiek czytasz. To jak już jesteśmy przy relacjach, to książka, którą polecam już od wielu lat, chyba w każdym podcaście, w którym występowałam jako gość, o niej mówię, czyli książka Efekt wioski, jak relacje z twarzą w twarz uczynią nas zdrowszymi. Jest to niesamowita książka, ponieważ pokazuje, jak bardzo właśnie ważny jest ten kontakt z człowiekiem twarzą w twarz, jak bardzo nie zastąpi nam kontakt online dobrych relacji, jak fizycznie na nas wpływa obecność drugiej osoby obok i oczywiście absolutnie nie mówię tutaj o relacjach tak zwanych romantycznych, ale o po prostu tym, że ktoś nas poklepie po ramieniu, czy nie wiem, jesteśmy w jednym pomieszczeniu z jakąś grupą. Do dziś zapamiętałam takie badanie, które tam jest cytowane, w ogóle cała książka jest przykrojem bardzo wielu ciekawych badań na temat właśnie relacji. Relacji w tym sensie zarówno domów wielopokoleniowych, jak i dzieci, co dzieciom robi bycie zbyt dużo online i odcinanie ich od grup rówieśniczych. I zapadło mi dość mocno w pamięci takie badanie, które mówiło o grupach kobiet po nowotworze piersi,
które jedna grupa miała grupę wsparcia na jakimś forum internetowym, a druga spotykała się na żywo. No i korelacyjnie oczywiście, ale w tej grupie, która się spotykała na żywo, było dużo mniej nawrotów nowotworów piersi. Oczywiście czynników mogło być wiele, no teoretycznie w takim badaniu uwzględnia się tą zmienność czynników. Natomiast jestem w stanie, biorąc pod uwagę te wszystkie dane, które są na temat właśnie tej naszej relacji na żywo z innymi ludźmi, jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie to ma tak duże znaczenie dla ozdrowienia naszego ciała. Patrząc na ludzi nawet, którzy czasem radzą sobie z ciężkimi chorobami, są często osoby właśnie, które mają cel, które idą do przodu, bo widzą ten cel, mają tak zwane albo dla kogo żyć, albo dlaczego żyć. I to nie jest tak, że jedna osoba to ma, a druga nie ma. To chodzi o to, żeby sobie po prostu to znaleźć ten cel. Druga książka, którą mogę polecić, to W pogoni ze słońcem. Książka, która bardzo dużo, a łatwym językiem, podaje nam danych na temat tego, jak bardzo dla nas ważny jest rytm dnia i nocy, czyli coś, co wpływa na dobrą jakość snu. No i z racji tego, jako trzecią książkę mogę polecić oczywiście Jak spać, żeby się wyspać. Moja książka razem z książką W pogoni ze słońcem da Wam trochę inne dane. Książka W pogoni ze słońcem mówi Wam dużo o chronobiologii, czyli właśnie o tym naszym rytmie dnia i nocy, o tym, jak człowiek jest skorelowany z rytmem dnia i nocy. No a z mojej książki dowiecie się o tym, jak lepiej spać i jak wykorzystać tą chronobiologię do tego właśnie, żeby się lepiej wyspać. Kolejna książka to Nieobecni. Kiedyś, jak jeszcze chodziłam na psychoterapię, poleciła mi to książkę psychoterapeutka i uważam, że jest doskonała. To jest cieniutka książeczka, nie jest droga, można sobie ją zamówić, kiedyś ją widziałam na Allegro i generalnie w internecie. I książka ma pod tytuł, zaraz Wam powiem, Jak powrócić do doświadczania swojego życia. I to nie jest jakaś mistyczna książka, to nie jest jakaś bardzo psychologiczna, ale to jest taka książka, która przez te kilkadziesiąt stron, bo jest naprawdę mała, cienka, daje nam wiele takich momentów faktycznie. Faktycznie jesteśmy teraz trochę jak tacy zombie, nie? Zwłaszcza przez ten internet i brak tej uwagi na drugiego człowieka, brak uwagi na siebie, na to, co czujemy, jakie mamy potrzeby, co później rodzi pełno konfliktów rodzinnych, relacyjnych. No uświadamia ta książka bardzo mocno. Nawet jeżeli ma się tą świadomość, to przypomina o pewnych ważnych rzeczach i mimo, że na te tematy mam już sporą wiedzę, to ja nawet jak ją przeczytałam, to miałam wiele takich tak zwanych aha momentów, nie? Czyli, że faktycznie to jest mega ważne. Bardzo polecam Wam tą książkę. No i z tych, które jeszcze mi tak przychodzą teraz do głowy, jak już jesteśmy przy takich tematach trochę rozwoju siebie. Książka, którą ja czytałam i którą uważam, że warto przeczytać, to jest właśnie Brené Brown z wielką odwagą. Ona właśnie jako chyba pierwsza tak bardzo publicznie mówi o tym i nawet bada uczucie wstydu. W ogóle wszystkie książki Brené Brown i przede wszystkim występy na TEDxie Brené Brown są dwa chyba w internecie z polskimi napisami, więc bardzo polecam, to są dwa razy po 20 czy tam 15 minut. Też niesamowite, ponieważ ona mówi w sposób taki lekki, często żartobliwy, ale o wstydzie. Nawet kiedyś pisałam post w tej książce Brené Brown i zapisałam sobie taki cytat. Wrażliwość to ostatnia rzecz, którą chcę, żebyś we mnie widział, lecz pierwsza, której w tobie szukam. Piękne i uważam, że bardzo życiowe. Jaki rodzaj żywienia, diety powinna zastosować osoba obciążona genetycznie chorobami nowotworowymi jako pewnego rodzaju prewencję? No tutaj przede wszystkim dieta nisko przetworzona, bez tych wszystkich produktów, które powodują stany zapalne w organizmie, czyli to, o czym cały czas w zasadzie mówimy na tym kanale. Nie zgodzę się, że jest to dieta jakakolwiek eliminacyjna. Jest to dieta eliminacyjna w produkty przetworzone, jeżeli miałaby być eliminacyjna, ale zdecydowanie nie jest tak, że musisz być na diecie wegańskiej albo diecie tylko mięsnej. Nie, po prostu bądź na diecie nisko przetworzonej, sezonowej, z dobrych źródeł. Stawiałabym na jakość przede wszystkim produktów i na nieprzejadanie się, bo wiemy, że przejadanie się, jedzenie zbyt dużej ilości kalorii jest tutaj największym problemem. I oczywiście unikać cukru, alkoholu, używek generalnie, bo to, że będziemy na super diecie, a będziemy co tydzień się upijać do nieprzytomności albo jarać fajki czy cokolwiek innego, nie ma używek dla zdrowia, no nie ma po prostu, chociażbyśmy sobie super chcieli szukać takich badań, to wcześniej czy później, długoterminowo one nigdy nie będą dobre.
jak przyspieszyć motorykę jelit i całego układu pokarmowego poza wprowadzaniem aktywności ruchowej i zwiększonej ilości błonnika w diecie. Keto pomogło doraźnie, po powrocie do starych nawyków stan pogorszył się. No to jeżeli keto pomogło doraźnie, to oznacza, że jest tutaj w kontekście mikrobioty coś do roboty. Piękny rym. To oznacza, że jeżeli wyeliminowałaś lub łeś, nie wiem, to jest właśnie ta anonimowość YouTube'owa. Generalnie w takim razie keto było takim tylko działaniem objawowym, a przyczyna prawdopodobnie leży w mikrobiocie i tutaj jest jakiś problem na poziomie jelit, być może też żołądka i wkłania się zdecydowanie praca z osobą, która zleci Ci odpowiednią diagnostykę i odpowiednią strategię żywieniową, która doprowadzi Cię do wyrównania równowagi mikrobioty jelitowej. Jeżeli masz taką możliwość, to zdecydowanie zapraszam Cię do mojej poradni dietetycznej online, gdzie Olga Łaska, moja konsultantka żywieniowa, jest świetna w kontekście układu pokarmowego i właśnie między innymi takie problemy, o których piszesz, rozwiązuje właśnie z podopiecznymi. Więc jeżeli tylko masz taką możliwość, zdecydowanie zapraszam, bo nie warto się męczyć i nie warto właśnie działać tylko objawowo, bo to będzie zawsze wracało. Trzeba uderzyć w przyczynę. Oczywiście link do mojej poradni dietetycznej online zostawiam w opisie do tego filmu. Jak przytyć? Mam chyba szybką przemianę materii wszędzie, jak schudnąć, a ja chcę przytyć. Na ten temat mam film i zapraszam Cię zdecydowanie do obejrzenia go. Tutaj również, no oczywiście raz to jest jeść po prostu więcej niż potrzebujesz, to jest bardzo ważne. No ale dwa, oczywiście warto też sprawdzić się, zrobić dobrą diagnostykę, jeżeli jesz wystarczającą ilość kalorii, czyli więcej niż potrzebujesz, a dalej nie tyjesz, no to tutaj warto sprawdzić też kwestię tego, dlaczego tak się nie dzieje. Czy to jest kwestia też być może z problemów z wchłanianiem i tutaj ponownie kłania się sprawdzenie, co się dzieje z układem pokarmowym i mikrobiotą jelit. Bardzo ważny temat też do sprawdzenia, jeżeli to jest długoterminowy problem, koniecznie skonsultować się z kimś, kto będzie w stanie pomóc, ponieważ szkoda się całe życie męczyć, jeżeli masz niedowagę oczywiście, bo rozumiem, że o to chodzi. Mózg i trzustka potrzebują określonej ilości węgla. Czy ból głowy może być spowodowany zbyt małą ilością lub nagłą zmianą ilości węglowodanów w diecie? Mózg potrzebuje węglowodanów, ok, ale pamiętajmy, że jest coś takiego jak glukoneogeneza, czyli mózg sobie poradzi, organizm sobie poradzi z wytworzeniem tej niezbędnej ilości węglowodanów, nawet jeżeli jesteśmy na dietach bardzo niskowęglowodanowych, chyba że intensywnie trenujemy, wtedy oczywiście dostarczanie tych węglowodanów jest dużo ważniejsze. To, że tarczyca potrzebuje określonej ilości węglowodanów, to też jest mit. Mózg, generalnie nasz organizm nie lubi deficytów, niedoborów kalorycznych i niedoborów składników odżywczych. I to jest bardzo ważne, a to, czy my dostarczamy 5 więcej gramów, czy mniej węglowodanów, to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Będzie miało znaczenie dopiero jak zestawimy to ze stylem życia, ale mówiąc ogólnie, to nie jest tak, że dla mózgu musimy zjeść dziennie, nie wiem, 100 gramów węglowodanów. Inaczej wszystkie osoby żyjące na dietach niskowęglowodanowych, czy tych prawie zero węglowodanowych, by już nie żyły. A nie dość, że żyją, to bardzo często dobrze sobie radzą. Pamiętajcie, że dla mózgu chociażby ciała ketonowe są bardzo dobrym paliwem i tutaj jest sporo ciekawych prac na ten temat, co nie oznacza, że każdy z nas powinien czerpać tylko z ciał ketonowych i nie jestem jak najbardziej tutaj za tym, żeby wszyscy eliminowali węglowodany, ale mówię Wam, że są takie sytuacje, dlatego nie można powiedzieć tak, że mózg i trzustka potrzebują określonej ilości węglowodanów i jak się tego nie je, jak się je tylko białko i tłuszcze, to nie wiem, mózg i trzustka nie pracują prawidłowo, no bo tak nie jest. Aczkolwiek może być, bo to już wszystko zależy też nawet polimorfizmów genetycznych. Ale pytanie było, czy ból głowy może być spowodowany zbyt małą lub nagłą, małą ilością węglowodanów? Może być w momencie, kiedy nie jesteśmy zaadaptowani do takiego stylu żywienia, czyli jeżeli z dnia na dzień chcę przejść na dietę ketogeniczną, mam jeszcze glikogen w mięśniach, mój organizm jeszcze potrzebuje tych węglowodanów, nie wytwarza ciał ketonowych swoich, nie radzi sobie z tym jakoś dobrze, może być ból głowy jak najbardziej od tego. Od tego, że wpadamy w hipoglikemię, będzie ból głowy jak najbardziej. Nagła zmiana ilości węglowodanów w diecie właśnie tak, jak najbardziej. Zwłaszcza obniżenie nagłej ilości węglowodanów w diecie, kiedy nasz organizm jest przyzwyczajony do innej ilości, będzie powodował ból głowy. Tak. Pamiętajcie, że jest bardzo ważna personalizacja. Węglowodany nie są złe, węglowodany są narzędziem. Dla jednych sprawdzi się dobrze niskowęglowodanowa dieta, dla innych wysokowęglowodanowa. Nie ma jednej słusznej odpowiedzi tutaj. Kropka.
I ostatnie pytanie, dlaczego rozmowy z gośćmi nie są wrzucane na Spotify? Jest to dużo wygodniejsza forma konsumowania treści. Tak, ja wiem, muszę się tutaj poprawić. Zapowiadałam już jakiś czas temu i to powtórzę, że moje rozmowy teoretycznie miały się pojawiać z opóźnieniem około miesięcznym, ale aktualnie faktycznie już od dawna nie wrzucałam żadnej rozmowy. Powód jest, to nie jest tylko tak, że ja zapominam o tym, bo też, ale powód podstawowy jest taki, dlaczego tego nie robię od razu po publikacji rozmowy, bo bardzo mi zależy na rozwoju tego kanału. No, prowadzę dość długo, uważam, że treści pod kątem merytorycznym mają naprawdę małą konkurencję, a mimo wszystko jakoś tak się zagrzebałam w tym algorytmie, że trudno mi jest wybić się wyżej. Jest to trochę frustrujące mimo wszystko, bo poza pasją chciałabym jednak, żeby kanał stanowił jakąś formę utrzymania dla mnie, źródło utrzymania, a na tą chwilę nie stanowi prawie wcale. Poza pojedynczymi odcinkami, które mają partnera, ale jest ich mało, ponieważ to ja dbam o jakość tego kanału, więc nie będę wam co chwila tutaj reklamować, nie wiem, jakichś suplementów diety nieznanego pochodzenia czy jakichś innych magicznych rzeczy. Jeżeli wchodzę w jakąś współpracę, no to faktycznie są to naprawdę rzeczy takie, po przedstawieniu których na kanale nie wstydzę się spojrzeć potem w lustro. I tak zawsze będzie. Chciałabym mieć więcej czasu, więcej możliwości rozwoju tego kanału. Ja mam bardzo dużo pomysłów i myślę, że treści, tematy, które by wam się spodobały, dookoła których jest pełno mitów. Dlatego też chciałabym, żeby głównym źródłem odbierania moich treści był YouTube, stąd ten Spotify tak troszeczkę zaniedbałam. Chciałam, żeby bardziej rozkręcić Patronite, ale nie wiem też, czy to na tą chwilę jest dobry pomysł. Zobaczymy. Także postaram się nadrobić i starsze odcinki z rozmowami wrzucić na Spotify. Na dziś to już tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, które narodziły wam się podczas słuchania tego odcinka, dawajcie znać oczywiście w komentarzu. Przypominam oczywiście o mojej książce, którą dostaniecie w Empiku, Jak spać, żeby się wyspać. Widzimy się niebawem. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i łapce w górę, żeby ten algorytm był dla mnie trochę łaskawszy. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.